Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Jak bardzo ta Ewangelia pasuje do naszego życia. Kochamy osądzać i potępiać innych. Uwielbiamy poprawiać i pouczać drugiego człowieka, odwracając w ten sposób uwagę od samych siebie i od naszych problemów. Postawa taka jest wynikiem naszej niedojrzałości. Jezus zachęca nas dziś, abyśmy odrzucili to wszystko, co prowadzi do zakłamania i obłudy, a nauczyli się przyjmować i akceptować innych ludzi. Najpierw jednak należy zaakceptować i pokochać samego siebie, takim, jakim się jest. Od tej akceptacji wszystko się zaczyna. Zaczyna się szczęśliwe życie. Nie musimy udawać supermenów, ludzi nieskalanych, idealnych. Możemy być sobą, bo Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Oczywiście to nie znaczy, że akceptuje nasz grzech i naszą słabość. Bóg jednak potrafi widzieć różnicę pomiędzy człowiekiem a jego grzechem. To, co tak trudno nam przychodzi. Potępić grzech, a nie grzesznika. Miłość to troska o drugiego, to bycie wsparciem i prowadzenie ku dobremu, a nie wyszydzanie lub potępianie cudzych grzechów lub samego grzesznika. Kiedy sam sobie uświadomię, że jestem największym grzesznikiem i godzien potępienia wiecznego, to wtedy przyjdzie mi o wiele łatwiej pokochać mojego brata, który przecież nie jest większym grzesznikiem ode mnie. Święta Matka Teresa z Kalkuty potrafiła w każdym, nawet największym zbrodniarzu, dostrzec coś pozytywnego. W każdym widziała dziecko Boże. Uczmy się patrzeć na świat oczami Matki Teresy, oczami świętych, oczami Boga.